Gość Poranka dni. Dominik Cieszkowski, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Liczba dnia to 3 184 327, bo tyle jest obiektów, jak wskazuje licznik na stronie polona.pl. Ta liczba może się zmienić za minutę, dwie lub trzy, bo co chwilę wrzucamy nowe, nowe publikacje, nowe książki, nowe mapy, nowe czasopisma. Do niedawna w ramach projektu Patrimonium ta liczba zmieniała się bardzo szybko, bo dziennie byliśmy w stanie dodać około 2000 nowych obiektów. To był taki zastrzyk finansowania, także dzięki Unii Europejskiej, który pozwolił zebrać ogromną liczbę archiwów właśnie w takiej formie wirtualnej. To był w zasadzie największy tego typu projekt realizowany w Europie, być może nawet na świecie, z całą pewnością w Polsce, 100 milionów złotych przeznaczonych na digitalizację miliona publikacji z Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej i opublikowanie ich w Cyfrowej Bibliotece Polona. Wszystkie te zbiory z domeny publicznej w pełni do wykorzystania w dowolnej formie. No właśnie, skoro padło już y, to określenie domena publiczna, Dzień Domeny Publicznej przypada 1 stycznia, bo właśnie wtedy zgodnie z prawem y, twórczość tych y, autorów y, y, którzy odeszli kilkadziesiąt lat wcześniej, to jest 70, 70 lat. lat wcześniej, przechodzi do owej domeny, można korzystać z, z tej twórczości w sposób bardzo swobodny, są właściwie jakiekolwiek ograniczenia, poza tym, że oczywiście jesteśmy zobowiązani wskazać autora. Prawa autorskie w zakresie praw materialnych wygasają, natomiast prawa osobiste, to o czym mówi pan redaktor, pozostają, także możemy wydać dowolnego autora, który zmarł 70 lat wcześniej, ale musimy przypisać mu autorstwo. Nie możemy wydać Mickiewicz'a jako swojej twórczości, ale, ale możemy... możemy z y, Dziadami Mickiewicz'a zrobić właściwie wszystko na różne sposoby w teatrze, w kinie, w tak, muzyce oczywiście, ale musimy podać Pierwszego autora. Czyli można spodziewać się, bo to jest pytanie, czy w takim razie należy spodziewać się, że e, rozpoczną się prace nad Przeminęło z Wiatrem. Teraz już w sposób zupełnie <laughs> dowolny, bo e... właśnie e, e, przeminęło z Wiatrem. Margaret Mitchell wchodzi, tak. do, wchodzi do domeny publicznej, ale wchodzi w wersji. Oryginalnej, w wersji angielskiej, bo prawa autorskie w zakresie publikacji, jeżeli mówimy tutaj na przykład o książkach, to nie tylko sam autor. To również e, autor ilustracji, to również autor projektu okładki, to jeżeli książka zawiera mapy, autor tych map, ale jeżeli książka jest napisana w oryginale w innym języku, to przede wszystkim tłumacz. I te 70 lat musi upłynąć wtedy nie tylko od śmierci autora, ale również od śmierci tłumacza. Bo tłumaczenie jest jednak pewnego rodzaju utworem, któ któremu należą się te prawa, tak samo jak publikacji. W związku, w związku z tym y, można w swobodny sposób y, posługiwać się y, tym utworem, ale w y, języku, w którym powstał, y, czyli w języku angielskim. Kto jeszcze, czyja twórczość znalazła się właśnie w y, domenie publicznej na początku 2020 roku? Jeżeli chodzi o polskich autorów, bo to jest najłatwiej nam przybliżyć, to będzie bardzo dobry rok dla historyków, dla osób badających nauki, rozwój nauk historycznych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Do domeny publicznej wchodzi w tym roku między innymi Władysław Semkowicz, czyli wybitny badacz średniowiecza, autor... Encyklopedii Nauk Pomocniczych. W tej chwili, tak na szybko, mogę powiedzieć, że chyba około 45 jego książek już w Polonie jest. Do domeny publicznej wchodzą. Inni twórcy, którzy zmarli w roku 1949, bo ta data 1 stycznia jest... W pewnym jest, sensie umowna. Jest tak? umowna, tak żebyśmy nie musieli określać dokładnych dat dziennych, kiedy, kiedy te, te publikacje wchodzą do domeny publicznej, tak żebyśmy mogli wszystko udostępnić tego jednego dnia. Jest to pewne ułatwienie logistyczne, bym tak powiedział. Ale w, z osób, które... Które wchodzą jeszcze do domeny publicznej. Piotr Odmieniec Włast, czyli tak. Maria Komornicka. Tak, bardzo ciekawa postać. Bardzo ciekawa postać, zwłaszcza jeżeli chodzi o... Um, Przywiązanie go do własnej, własnej tożsamości, tak bym to nazwał. Ale wracając do historyków, tam jest naprawdę kilka nazwisk, które są kluczowe, jeżeli chodzi o, o poczucie tej wolności lat dwudziestych, kiedy te nauki historyczne rzeczywiście mocno się, mocno się rozwinęły i ukazało się bardzo dużo ważnych, ważnych publikacji. To Jan Karol Kochanowski, czyli, e, e, czyli prace dotyczące heraldyki. To e, Jan Morawiński, wybitny historyk sztuki. Ale tych nazwisk jest bardzo dużo. Moglibyśmy wymieniać e, nie tylko samych, e, samych historyków. No, ojciec Jacek Woroniecki, dominikanin, teolog. E, Autor katolickiej etyki wychowawczej. To są utwory z bardzo szerokiego zakresu, które wchodzą, wchodzą do domeny publicznej, i to, co nas najbardziej cieszy. My widzimy, jak one bardzo szybko zostają wykorzystane na różnych polach. Jak pojawiają się, pojawiają się reprinty wydania głównie dwudziestolecia międzywojennego, jak pojawiają się fragmenty utworów. Z utworów artystycznych, jeżeli chodzi o, o grafikę, malarstwo, które są wykorzystywane przez nowych twórców teraz w ramach, w ramach ich aktualnej, bieżącej twórczości. Także domena publiczna jest bardzo szerokim zakresem. Patrząc na to, co, co mamy w Polonie, na te 3 miliony zbiorów, które są w Polonie, zdecydowana większość to są zbiory, które są dostępne w domenie publicznej i ta liczba rok do roku się zwiększa. W tym roku, jeżeli dobrze pamiętam, według listy, którą, która co roku jest, jest publikowana, to jest 1234 nazwiska chyba, jeżeli, mm -hmm. jeżeli się nie pomyliłem. Ale co roku tych, tych nazwisk przybywa. Co ciekawe, to bardzo pomaga też w uporządkowaniu pracy bibliotecznej, bo my jesteśmy w stanie z, znaleźć dokładne dane dotyczące autora, dotyczące tłumacza, ich Lat życia, co też porządkuje pewien warsztat biblioteczny, a pozwala użytkownikom, którzy nie mają tego komfortu, żeby przyjść do Biblioteki Narodowej, usiąść w czytelni, obcować z tymi bardzo ciekawymi zbiorami z dowolnego miejsca na świecie. Właśnie poprzez portale polona.pl, bo Wtedy jeżeli obowiązują prawa autorskie, rozumiem, że można odnaleźć, bardzo często tak jest, dane bardzo dokładne na temat tego gdzie znaleźć, ale już z samą publikacją na przykład można zapoznać się w czytelni. Jest pewne ułatwienie, jest pewne mhm. ułatwienie. Ta czytelnia została rozszerzona na całą mhm. Polskę, na ponad tysiąc bibliotek w Polsce, które posiadają dostęp do systemu Akademika, gdzie można tą książkę nawet najnowszą, która, która została zdigitalizowana w Bibliotece Narodowej, zamówić sobie na konkretną godzinę i mieć do niej dostęp. To jest bardzo ważne ze względu chociażby na dostęp do najnowszych publikacji naukowych, bo my poza tymi pięknymi, starymi rzeczami, które wrzucamy do, do polony, digitalizujemy też wszystkie czasopisma naukowe z listy, punktu, z listy mm -hmm. ministra nauki i szkolnictwa wyższego i w ramach poszczególnych artykułów publikujemy je oczywiście w zakresie. Tym, który jest dozwolony przez prawa autorskie, ale udostępniamy je w systemie akademika. Także każdy z najmniejszej miejscowości, w której jest ten terminal, a przez stronę Polona można przejść do strony akademiki i znaleźć najbliższy terminal, a ich już jest rzeczywiście ponad tysiąc w Polsce, ma możliwość skorzystania z tego wszystkiego, co jest w magazynie Biblioteki Narodowej, nawet w małym miasteczku gdzieś na wschodniej ścianie Polski. Jak później to, to wygląda, ta procedura? Procedura jest bardzo prosta. Wystarczy zalogować się, złożyć zamówienie. Wygląda to trochę tak, jak kilka lat temu wyglądało wypożyczanie zbiorów między bibliotekami. Mhm. Wtedy trzeba było złożyć zamówienie, się... które było wysyłane do nas, do, do Biblioteki Narodowej. My tą książkę fizycznie pakowaliśmy, wysyłaliśmy do Wrocławia, Krakowa, Rzeszowa, tam. W czytelni ktoś mógł ją otworzyć, przeczytać, no i książka musiała tą samą drogą wrócić do Biblioteki Narodowej. Teraz dzięki tym rozwiązaniom możemy tą książkę udostępnić w Krakowie, Rzeszowie, w Wrocławiu, Włodawie czy dowolnej małej miejscowości. Kilku osobom tego samego dnia, bo rezerwują się na konkretne godziny. Jeden egzemplarz, tak jak egzemplarz fizyczny, mhm. udostępniany jest jednej osobie, ale tego samego dnia może skorzystać kilka lub kilkanaście osób z tych publikacji. Wracając jeszcze na moment do domeny publicznej, jeżeli chodzi o sztuki wizualne, można już swobodnie od stycznia, od początku 2020 roku dysponować twórczością Aleksandry Ekster, przedstawicielki rosyjskiej awangardy, czy Jankiela Adlera, żydowskiego malarza. Że ekspresjonisty, do domeny publicznej weszła twórczość Morisa Metterlinga. Tu znowu musimy zastrzec, że w oryginale pisał po francusku e, wspomnianego Piotra Odmińca Własta, czy Stanisława Wyżekowskiego. Jeśli chodzi o muzykę, to e, z pewnością ucieszą się miłośnicy twórczości Lida Belliego, gitarzysty folkowego czy Ryszarda Strausa. O. Domena publiczna to jest bardzo szeroki zakres. To jest bardzo szeroki zakres. To nie tylko książki, nie tylko e, czasopisma, nie tylko, e, nie tylko ikonografia. Tutaj naprawdę wszystko, co jest wyrazem pewnej pracy twórczej i może zostać utrwalone w jakikolwiek sposób, e, e, staje, się, staje się utworem. No i po tych 70 latach trafia, trafia do nas wszystkich jako utwór, którego, z którego możemy korzystać, który możemy ponownie wykorzystywać. Co teraz przed Państwem, skoro tydzień temu oficjalnie zakończył się program Patrimonium? Polona się rozwija, każdego dnia są dokładane do tego przeogromnego zbioru kolejne elementy. Można tak oczywiście w nieskończoność uzupełniać ten wirtualny magazyn. Ale, ale pewnie mają Państwo bardziej sprecyzowane plany. Tak, oczywiście. Zakończyliśmy poza projektem Patrymonium we wrześniu 2019 roku, zakończyliśmy również projekt Omnis, w ramach którego. Polona została przygotowana do tego, aby stać się narzędziem nie tylko dla Biblioteki Narodowej, ale dla wszystkich bibliotek w Polsce. To znaczy, biblioteki, które chciałyby przenieść swoje zbiory, przechowywać je bezpiecznie w naszym repozytorium i udostępniać bezpośrednio w Polonie, będą mogły to zrobić. Także praca na najbliższe, tak naprawdę lata, to jest włączanie tych najciekawszych kolekcji z polskich bibliotek. Już mamy dużą kolejkę instytucji, które chcą prezentować się w Polonie. To jest, to jest praca na najbliższe, na najbliższe lata, nawet nie miesiące, ale jeżeli chodzi o, o tą pracę, którą planujemy teraz na bieżąco, to na pewno rozwój naszych usług, które sprawiają, że dostępność do zbiorów jest znacznie większa niż mhm. tylko w Gmachu Biblioteki Narodowej. No właśnie, z perspektywy też osoby, dla której bardzo często kontakt z internetem to jest to niewielkie pudełko, jakim jest telefon komórkowy, a nie komputer stacjonarny. Czy można spodziewać się, że Polona też jako serwis będzie bardziej przyjazna, w tych urządzeniach mobilnych jakiejś aplikacji, być może, także wersji na, na, na takiej przystosowanej na urządzenia mobilne? Tak, oczywiście. Nie mogę zdradzić szczegółów, gdyż jest to związane z kolejnymi konkursami w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, w których, w których startujemy, ale tak. A na rozstrzygnięcia konkursów czekamy. To Michał Leszczkowski, wczoraj prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, także wspominał tę frazę. Z tego powodu ten początek roku jest taki. W oczekiwaniu na dobre rozstrzygnięcie. Miejmy nadzieję. Myślę, że najbliższe lata przyniosą coś, co dla wielu osób, które myślą o bibliotekach, będzie dużym przełomem. To znaczy, kilka lat temu, kilkanaście lat temu, pojawienie się bibliotek cyfrowych było takim przełomem. Teraz tym przełomem będzie zastosowanie narzędzi związanych z sztuczną inteligencją do katalogowania już automatycznego zbiorów uczenia maszynowego e, systemów tego aby same katalogowały zbiory aby wyciągały z nich informacje których my nie jesteśmy w stanie przetworzyć bo katalogując książki jesteśmy w stanie sprawdzić autora tytuł objętość temat tak. ale nie przeczytamy całej książki w momencie kiedy ją katalogujemy I nie komputer może wszystkich słów kluczowych które mogą usłyszeć nazwisk, dat e, to będzie duża zmiana. To będzie duża zmiana, jeżeli chodzi o opracowanie zbiorów. To są najbliższe lata i myślę, że za kilka lat będziemy mogli pochwalić się kilkoma ciekawymi rozwiązaniami w tym temacie. To gratka dla tych, którzy korzystają z Polony albo dla tych, którzy zachęceni naszą rozmową, zechcą tam zajrzeć. Mają państwo dane, ile osób dziennie korzysta z tego serwisu? Mamy dane. Regularnie sprawdzamy, bo też musimy w pewien sposób skalować możliwości serwisu, tak żeby, żeby był dostępny dla, dla naszych użytkowników. W ramach projektu patrimonium robiliśmy takie do, do, dokładne, e, dokładne wyliczenia, zaczynając od tego, który obiekt jest najciekawszy, który obiekt, e, do którego obiektu, skąd są przekierowywani użytkownicy, mhm. ale też badaliśmy... Badaliśmy to, skąd na świecie na przykład użytkownicy do nas trafiają, i w badaniach wyszło nam Bodajże rok temu, że średnio co półtorej sekundy otwierana jest nowa strona w Polonie, nowy, ktoś klika, przechodzi na następną stronę obiektu, ktoś wyszukuje nowy obiekt, także tych użytkowników było sporo. Bardzo duży odsetek osób zostaje w Polonie. To, to nie jest strona, na którą wchodzi się, patrzy, a to nie dla mnie i, i znika. To jest strona, na której użytkownicy rzeczywiście zostają. No i teraz tych użytkowników już powinniśmy liczyć w milionach. Tego życzymy, a najciekawszy obiekt to krótko już na sam koniec. To zależy, zależy dla kogo. E, moim ulubionym obiektem jest. E, Ale ten, e, który wyszedł z, z, z badań, bo wspomniał Pan, że. A, że... a to bardzo e, ciekawe, to działa. Bardzo, na bardzo, ciekawy, bardzo ciekawy obiekt, który, e, który, który pojawiał się w okolicach świąt, i, i on wraca w okolicach świąt Bożego Narodzenia i, i świąt Wielkiej Nocy, to jest poradnik odchudzania przez turlanie. O, znamy doskonale. Jest także poradnik ćwiczeń w sztucznym ślizganiu się na łyżwach z 1908 roku, a owo sztuczne ślizganie się na sztucznym śniegu to i wyzwanie XXI wieku. Tematyka polony jest naprawdę, zakres tematów jest niesamowity. My nie dzielimy tego. Tam są publikacje o wybitnych walorach naukowych, są też publikacje. E... które warto po prostu dla poprawienia sobie humoru. Tak. Też. Tak, tak I niekoniecznie zdecydowanie, zdecydowanie. Się... My nie oceniamy, my nie oceniamy, my, my dajemy użytkownikom to wszystko, co jest w naszym magazynie, tak żeby mieli do tego dostęp e, u siebie w domu. Dominik Cieszkowski, wicedyrektor Biblioteki Narodowej, bardzo dziękuję. dziękuję Państwa bardzo. zapraszamy do lektury, ale ostrzegamy, to, jest, to są godziny e, dobrej zabawy i można turlać się rzeczywiście ze śmiechu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, wszystkiego dobrego.